To jest łuk tak zwany historyczny. Jest wykonany z jednego kawałka drewna. Jest to longbow angielski. To jest jedna z najdoskonalszych broni, jaka w tamtym czasie istniała. Drugi łuk jest to łuk angularny. Zrobiony na podstawie łuku znalezionego w Egipcie. Tutaj następny to jest też longbow, ale już wykonany bardziej w współczesnym stylu, bo już użyte jest inne drzewo, typu chyba klon. I dodatkowo włókno szklane, co powoduje większą wytrzymałość tego łuku. Następny jest wykonany przez naszego kolegę z Rzeszowa. Jest to koreański, krótki, refleksyjny, co powoduje, że strzały dalej lecą, mocniejszy jest to przy mniejszej sile naciągu. Następny jest troszkę dłuższy łuk refleksyjny, awarski. No a ostatni jest łukiem krymsko-tatarskim, używany przez Tatarów z Ukrainy i z Krymu. Plastikowy z przystawkami, ale bardzo interesuję się ucznictwem. Staram się na różne możliwości korzystać z tego, że mogę sobie postrzelać z łuku. Ciekawości tak zauważyłem, że podoba mi się po prostu ucznictwo. Minęły 4 lata. Rebrow się ukrywa, ciągle jest poszukiwany, a Iga Dobosz ma świadomość, że w sprawie śledztwa były zamieszane bardzo ważne osoby gdzieś tam z góry. Zupełnie nie chodziło o Rebrowa. Watacha w tym sezonie się przegrupowuje. Pojawiają się nowe postaci, starsze postaci odchodzą i niestety musimy podążać z szlakiem tego Rebrowa, który się ukrywa przed nami, przed całym światem. Przez pewien czas udaje mu się zupełnie zniknąć z naszych radarów, co też powoduje jakąś ulgę u nas, dlatego że nie musimy go gonić, bo go po prostu nie ma, zniknął. W pierwszym odcinku nowego sezonu zaraz zewnętrzny świat do niego przychodzi i wymusza na nim pewne działanie, to będzie musiał znowuż jakby wrócić do tych wszystkich sytuacji sprzed lat i próbować je
jednak rozwiązać, bo niezałatwione rzeczy nie pozwalają normalnie żyć. Zatrzymaj się! No co chcesz powiedzieć? Ja latać w tej wewte? Przecież uciekinierzy coś rozpoznają cię! Zaryzykuj. Tę historię drugiego sezonu ustawiliśmy 3 lata później po to, żeby pokazać również, jak ta granica zmieniła się, jak to miejsce zmieniło się, jak zmieniły się losy naszych bohaterów, ale też jak to wszystko, co dzieje się obecnie w Europie i na świecie, również zmieniło te granice. Jak ta duża historia, jak te konflikty wpływają na tą naszą małą grupkę ludzi, którzy mieszkają na pograniczu, w środku bujnego, dzikiego lasu ze zwierzętami, samotnicy tacy. I jak ta duża historia wpływa na ich te malutkie życie. Stawiamy naszych bohaterów w zupełnie nowej sytuacji. I myślę, że w o wiele trudniejszej sytuacji. Już nic nie jest tak eleganckie i proste. Na początku tej opowieści to był oddział ludzi. Część tej załogi zginęła i część starała się wyjaśnić, o co chodzi. Teraz dochodzą nowe zagrożenia w nowych czasach. Ile to już? 3 lata? 4. No niezłe gówno tutaj wdepnęliśmy. Wtedy czy teraz? No to tu zrobimy taką tą i ją w pół jeszcze przed. Jedziemy zarejestrować auto. Amerykanie są bardzo wygodni, dlatego nie tylko fast foody mają drive-in, ale też bankomaty, tak jak tutaj, czy na przykład apteki. Auto zarejestrowane, mamy tablicę. Na razie mamy tablicę tymczasowe na 3 miesiące, za 3 miesiące będziemy tędy wracać i dostaniemy już właściwe tablice. A teraz jedziemy dokończyć oklejanie. Po drodze jeszcze podjechaliśmy pod market budowlany, bo musimy sobie dorobić zapasowe klucze, żeby w razie czego, jak się zatrzasną, można było odpalić auto. I przy okazji kupimy też materiał na budowę szafeczek z tyłu auta. Działa, 2,5 dolara za dorobienie nowego klucza w specjalnej automatycznej maszynce, do której się wsadza stary, nowy i samo robi. Mamy profesjonalną miarkę za 99 centów i mierzymy auto. No to tu zrobimy taką tą i ją w pół jeszcze przez. Jedziemy do dziewczyn z polskiej ubezpieczalni, do tych, które nam pomogły załatwić ubezpieczenie, o którym wszyscy mówili, że nie da się załatwić. I wieziemy im książkę naszą w prezencie, żeby podziękować za pomoc.
Właśnie przyjechaliśmy do domu i powiedziałem, że dzisiaj jest dobry dzień, bo wszystko nam się udaje. I się okazało, że Ola, jedząc popcorn, ukruszyła sobie kawałek zęba. I musimy teraz szybko jechać znaleźć dentystę, bo jak wyjedziemy w dzicz, to już jej nie pomożemy. Dobra, wróciliśmy właśnie od dentysty. Poszło dużo szybciej i łatwiej niż się spodziewaliśmy. Przyjęli nas od razu, zrobili prześwietlenie, nadbudowali zęba i będziemy mieli to zwrócone z ubezpieczenia, które wzięliśmy przed wyjazdem. Także super, bez problemu. A w tym czasie tutaj ekipa kontynuuje oklejanie samochodu. Przyjechaliśmy do Wojtka, pana Wojtka, ale tutaj w Stanach się nie mówi na pan, więc już trochę przywykliśmy, którego pewnie pamiętacie sprzed paru odcinków. Razem z żoną planują na emeryturze podróżować kamperem i dali nam parę rzeczy kempingowych, a dzisiaj udostępnią nam narzędzia do zrobienia mebli w busie. Wygląda już coraz lepiej, coraz bardziej jak nasz oryginalny bus. Jedna strona już prawie zrobiona, potem na to jeszcze tutaj pójdą palmy. Tam surferka i z przodu znowu palmy. No i przed nami jeszcze druga strona. A chłopaki w międzyczasie tutaj rzeźbią meble do busa. Dobrze idzie, została nam godzina do zachodu słońca, także mamy godzinę, żeby skończyć oklejać tą stronę do końca tutaj, tył i chłopaki jeszcze kończą szafki. Damy radę. Jednak nas złapała noc, ale chcemy skończyć dzisiaj jak najwięcej, bo jutro już mamy ruszać w trasę. Także podpalaliśmy lampki i kończymy w takim półmroku. Jeszcze kończymy, ale już jest za ciemno, żeby wam cokolwiek pokazywać. Także na efekty musicie poczekać do jutra. Wizyta u dentysty zwykle nie kojarzy się nikomu dobrze. Jest jednak taki zawód, który wprowadza wiele ciepła i empatii do gabinetu dentysty. To właśnie asystentka stomatologiczna. Do jej zadań należy opieka nad pacjentami przed zabiegiem. Zajmuje się również przygotowaniem gabinetu dentystycznego i utrzymywaniem go w czystości. To również ona asystuje dentyście podczas zabiegu, przechowuje i kontroluje leki oraz prowadzi całą administracyjną dokumentację. Na koniec wręcza plakietki dzielny pacjent, które dzieci przechowują jako swoje największe trofeum.
Asystentka stomatologiczna pracuje zwykle w systemie dwuzmianowym na 8 lub 6 godzin. Jej praca jest przeważnie stojąca. Narażona jest również na zarażenie i kontakt z chorymi. Dobra asystentka stomatologiczna powinna być przede wszystkim cierpliwa i życzliwa wobec pacjentów. Ważne są też wrażliwość, gotowość niesienia pomocy i refleks, gdyż pacjentami często są dzieci. Należy też pamiętać, że często mamy do czynienia z osobami chorymi, stąd istotna jest empatia i poszanowanie godności drugiego człowieka. W przypadku zajmowania się gabinetem ważna jest dokładność i sumienność. Wszystko to składa się na idealną asystentkę stomatologiczną. Zawód asystentki stomatologicznej ma jedną kwalifikację. Jest nią asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy. Można ją uzyskać w rocznej dziennej szkole policealnej. Dyplom otrzymuje się po zdaniu zewnętrznego egzaminu państwowego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Wykwalifikowana asystentka może znaleźć zatrudnienie w gabinetach stomatologicznych różnych specjalności, na oddziałach chirurgii szczękowej oraz w klinikach i poradniach dentystycznych. Zobaczmy teraz asystentkę stomatologiczną podczas pracy. Zaczęłam od ukończenia szkoły właśnie dla asystentek stomatologicznych, gdzie nauka była bardzo ciekawa, bo nauczyłam się tam sporo. Potem musiałam odbyć takie praktyki zawodowe, no i rozpoczęłam pracę już na stanowisku, czyli z lekarzem. Mogę rozwijać swoje umiejętności zawodowe, kończąc kolejne szkoły bądź kursy doszkalające i rozwijać swoje umiejętności. Mój typowy dzień pracy rozpoczyna się pół godziny przed rozpoczęciem pracy przez lekarza stomatologa. Do moich zadań należy przygotowanie stanowiska pracy dla lekarza. W związku z tym po przyjściu do gabinetu przygotowuję unit stomatologiczny, przygotowuję narzędzia, które będą lekarzowi potrzebne. Muszę zachować oczywiście zasady aseptyki, antyseptyki, bo jest to podstawa w gabinecie. No i czekam, aż pan doktor bądź pani doktor zacznie przyjmować swoich pacjentów. Narzędzia, które należą do mnie przede wszystkim, są to różnego rodzaju płyny dezynfekcyjne, środki dezynfekcyjne, autoklaw, czyli urządzenie do sterylizacji narzędzi. Oprócz tego używam narzędzi, których używa lekarz, ponieważ do moich zadań należy podawanie lekarzowi tychże właśnie narzędzi. Cechy charakteru to przede wszystkim myślę, że powinien być dość dobrym psychologiem, ponieważ tutaj każdy pacjent, który przychodzi, zdarza się bardzo mało przypadków takich, gdzie przychodzi ktoś i nie jest zestresowany, bo po wejściu, przekroczeniu progu gabinetu stomatologicznego. I tutaj dużą rolę właśnie jedną z pierwszych osób kontaktujących się z tym pacjentem, właśnie asystentka stomatologiczna, i do jej zadań należy to, żeby pacjenta może nie tyle rozluźnić przed zabiegiem, bo nie wiem, czy to jest w ogóle wykonalne w wielu przypadkach, natomiast podejść do niego w taki sposób, żeby jednak nie było to dla niego przeżycie, prawda, które zostanie w jego głowie do końca życia, tylko żeby to było w miarę możliwości przyjemne i żeby dobrze wspominał wizyty i żeby z chęcią przychodził na następne, co dotyczy głównie dzieci, prawda? Bo osoby dorosłe, no to wiadomo, trzeba i koniec. Natomiast dzieci są bardzo wymagającymi pacjentami, jeżeli o to chodzi. Tu nie można być osobą zamkniętą w sobie, nie potrafić się, prawda, porozumieć z innym człowiekiem. Trzeba mieć w sobie ogromną empatię,
Trzeba się umieć porozumieć i z małym, i z dużym, i ze starszą bardzo osobą, która często na przykład nie dosłyszy, źle rozumie polecenia, które, o co się prosi. Więc na pewno ciekawy zawód. Na pewno wymaga poświęcenia, pewnego rodzaju poświęcenia i takiego no, zaangażowania, jeśli chodzi o no, trochę serca po prostu. Co jakiś czas w odpowiedzi na zapotrzebowania rynku tworzone są zupełnie nowe zawody. Czasami powstają od podstaw, czasami jest to wyspecjalizowanie się w czynności wykonywanej przez przedstawicieli innego zawodu. W ten właśnie sposób powstał zawód technika sterylizacji medycznej. Do zadań technika sterylizacji medycznej należy przede wszystkim klasyfikowanie i przeprowadzanie procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji sprzętów i wyrobów medycznych oraz dokumentowanie przeprowadzonych prac. Technik sterylizacji medycznej powinien być przede wszystkim sumienny i dokładny. Nie może sobie pozwolić nawet na drobne uchybienia, ponieważ mogą mieć one bardzo poważne konsekwencje. Liczy się również umiejętność wyciągania wniosków, jak i samodyscyplina i opanowanie. Z zawodu eliminuje nosicielstwo chorób, jak i poważne problemy ze wzrokiem, nie poddające się korekcji szkłami, a także unieruchomienie kończyn górnych. Zawód wykonuje się w pomieszczeniach zamkniętych, w gabinetach i pracowniach lekarskich i stomatologicznych, w ruchu i przy obsłudze urządzeń do sterylizacji. Technik sterylizacji medycznej posiada jedną kwalifikację wyodrębnioną w zawodzie. Jest to wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej. Można ją zdobyć tylko i wyłącznie w jednorocznej szkole policealnej. Dalsze kształcenie i podnoszenie kwalifikacji można kontynuować w szkołach wyższych na kierunkach medycznych. Wykwalifikowany technik sterylizacji medycznej znajdzie zatrudnienie we wszelkich podmiotach oferujących usługi sterylizacji, w tym centralne sterylizatornie, pracownie endoskopowe, gabinety stomatologiczne, podręczne sterylizatornie na blokach operacyjnych, pracownie mikrobiologii i tym podobne, a także w gabinetach kosmetycznych i w studiach tatuażu. A teraz przyjrzyjmy się pracy technika sterylizacji medycznej. Pracę w służbie zdrowia rozpoczęłam 32 lata temu. Od początku pracowałam na bloku operacyjnym. Nie było jeszcze takich komórek organizacyjnych jak centralne sterylizatornie, także instrumentarium zużyte w trakcie zabiegu było myte przy blokach operacyjnych. Trwało to wiele, wiele lat, tak naprawdę to trwało 24 lata, bo taki mam staż pracy na bloku operacyjnym. Od 8 lat pracuję w centralnej sterylizatorni. Centralna sterylizatornia to jest takie miejsce, w którym tak naprawdę odzyskuje się sprzęt, który został użyty do bardzo ważnych procedur, do diagnozowania, do leczenia. I świadomość, że zrobimy to profesjonalnie, że za 3 godziny to będzie sprzęt, z którego będą mogli korzystać następni pacjenci, daje nam poczucie, że jesteśmy bardzo potrzebne. Że to, co robimy, to w dobie zapobiegania zakażeniom, zapobiegania wszelkim złym zdarzeniom, taki mamy ogromny na to wpływ. Thank you.
Woda to żywioł, który tworzy lub niszczy. Żywioł, który zainspirował człowieka do stworzenia niezwykłej maszyny służącej ludzkości. Przedstawiamy Państwu Maxiem 1530. Innowacyjne urządzenie produkcji amerykańskiego koncernu Omax, wykorzystujące technologię cięcia wodą. Rozwiązania, które oferujemy, stosuje się w przemyśle motoryzacyjnym, lotniczym, a także w budownictwie, ozdobnictwie, reklamie i wielu innych branżach. Jesteśmy prężnie rozwijającą się firmą zlokalizowaną w podkarpackim Łańcucie. Zespół tworzą ambitni ludzie, którzy nie boją się podejmować wyzwań, a ich kreatywne myślenie pomaga współtworzyć projekt. Stawiamy na profesjonalizm, począwszy od realizacji konceptu, na oddaniu gotowych materiałów, skończywszy. Schematy tworzymy przy użyciu oprogramowania CAD/CAM, dzięki czemu możliwe jest projektowanie od podstaw, jak i obróbka gotowych projektów. Po opracowaniu szablonu rozpoczynamy pracę z urządzeniem. Do cięcia wykorzystujemy energię strumienia wody. Technologia WaterJet jest niezwykle precyzyjna i uniwersalna. Cięcia możemy wykonywać praktycznie w każdym materiale. Tniemy m.in. szkło, gumę, plastik, metal, drewno. Przewagą takiej metody obróbki nad innymi jest przede wszystkim to, że na uciętych krawędziach nie występują odkształcenia termiczne z uwagi na niską temperaturę roboczą. Dodatkowo powierzchnia obrabianej krawędzi nie jest uszkodzona. Podczas cięcia wodą nie dochodzi do wydzielania trujących pyłów. Ten sposób obróbki materiałów minimalizuje także ilość odpadów, co sprawia, że jest procesem ekologicznie czystym. Pośród innych, nielicznych zresztą firm specjalizujących się w technologii WaterJet wyróżnia nas głowica kątowa A-Jet. Głowica ta przeznaczona jest do cięcia krawędzi pod kątem niemal 60 stopni. Możliwe jest wykonywanie fazowań na wcześniej przygotowanym otworze lub wykonywanie części trójwymiarowych, które wymagają cięcia pod kątem. Co ważne, WaterJet wyposażony w A-Jet pozwala również na szybsze wykonywanie cięcia materiałów. Paradoksalnie woda jest tylko nośnikiem dla materiału, dzięki któremu możliwe jest cięcie. Garnet, bo o nim mowa, to piasek granatu. Pod wpływem podciśnienia garnet jest zasysany i mieszany z wodą w długiej ceramicznej rurce miksującej. Strumień wody nasycony ścierniwem wylatuje z tuby z prędkością 305 metrów na sekundę. Gotowy, wykonany produkt czeka na zatwierdzenie przez najważniejszą dla nas osobę, naszego klienta. Zapraszamy do współpracy.